6 maja 2007 roku mężczyzna o imieniu Philip Workman odsiadywał wyrok w celi śmierci za przestępstwo, którego najprawdopodobniej nie popełnił. W końcu przyszedł czas na jego ostatni posiłek. Nie wybrał jak większość. Jego ostatnią prośbą było zamówienie pizzy wegetariańskiej i wręczenie jej bezdomnym. Funkcjonariusze więzienia jednak nie przystali na tę prośbę, a on sam zrezygnował więc z możliwości spożywania czegokolwiek przed śmiercią. Następnego dnia o godzinie 2 w nocy został stracony. Gdy tylko lokalni mieszkańcy dowiedzieli się o hojności skazańca, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Ludzie zamawiali pizzę i dostarczali je hurtowo do lokalnych schronisk dla bezdomnych. Jedna z kobiet dzięki zbiórce zamówiła aż 150 drożdżowych placków z dodatkami. Cała akcja rozniosła się także na sąsiednie miasta, a pamięć o dobrodusznym skazańcu pozostała do dziś.